Lech Wałęsa, 75L, został zaatakowany w jednym z warszawskich hoteli. Według relacji, jego współpracownika, ochrona nie reagowała. Do incydentu doszło 16 września, gdy były prezydent wracał ze śniadania do pokoju hotelowego. Reklama, według relacji Adama Domińskiego, szefa Instytutu Lecha, Wałęsy, agresor, zaczął krzyczeć bolek w stronę byłego prezydenta i poszedł za nim do windy. Na miejscu pojawiła się ochrona i Wałęsa mógł spokojnie wrócić do pokoju. Z relacji, do Mińskiego dla portalu Onet wynika, że na tym sprawa się nie skończyła. Gdy, odprowadził prezydenta, udał się ponownie do hotelowego holu, by sfotografować napastnika i poinformować go, że sprawa zostanie zgłoszona na policję. Napastnik zobaczył, że nie żartuje z telefonem na, policję i zaczął wychodzić. Ja za nim poszedłem, on zaczął uciekać. Kawałek za nim, pobiegłem, dogoniłem go. On się odwrócił i uderzył mnie pięścią w twarz, powiedział Domiński, w rozmowie z Onetem. Prezes Instytutu Wałęsy zrobił zdjęcie napastnikowi i przekazał je policji. Sprawa będzie, dała swój ciąg dalszy. Zobacz więcej materiałów.